Kolejnym elementem tego pierwotnego funkcjonowania Kościoła, o którym mówimy, a zawarte to jest w 42 wersecie 2 rozdziału Dzieł Apostolskich, jest łamanie chleba. Łamanie chleba. Spotkamy się z różnym nazewnictwem. Wieczerza Pańska, komunia, łamanie chleba. Czasami nawet zdarza się, iż mówi się o wieczerzy agapi, czyli wieczerzy miłości. Jest to rzeczywiście obrzęd, który ustanowiony został przez Pana Jezusa Chrystusa. Sięgniemy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 26, wersety 26-28 i czytamy. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ten obrzęd był praktykowany w pierwotnym Kościele od samego początku. Zanim trochę omówimy go, sięgnijmy jeszcze do pierwszego listu do Koryntian, do 11 rozdziału, wersety 23-26, gdzie mamy potwierdzenie, iż pierwotny Kościół rzeczywiście taki obrzęd praktykował. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę, czy też Greka mówi, ku mojemu przypomnieniu. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Dzisiaj w bardzo wielu kościołach właśnie ta formułka, może bez ostatniego wersetu, jest często używana przed wieczerzą Pańską. My dzisiaj znamy wieczerzę Pańską trochę w innym wymiarze. Jest to jakby jeden z elementów nabożeństwa, gdzie w pewnym momencie Kościół przeżywa właśnie wieczerzę Pańską. A tak naprawdę kiedyś nie było takiego wyróżnienia. Pierwotny Kościół po prostu spotykał się, a szczególnie ten nowotestamentowy, który był Kościołem absolutnie żydowskim, i spotykał się na wieczerzy paschalnej. Jezus z uczniami spożywał właśnie Paschę, kiedy padły słowa o ustanowieniu wieczerzy. I w czasie tej wieczerzy paschalnej, wspominając Chrystusa, wspominając to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty, wspominając Jego ofiarę, przelaną krew, Kościół spożywał chleb, spożywał wino, dziękując Bogu za cudowne zbawienie. Co w czasie ustanowienia zostało powiedziane? To jest niezwykle ważne, ponieważ dzisiaj czasami niestety Wieczerza Pańska przerodziła się w jakiś dziwny obrzęd, który nie do końca jest zrozumiały dla ludzi, którzy w nim biorą udział, ale który też nie oddaje w ogóle charakteru tego, co Chrystus zrobił. Bo co zrobił Chrystus? Jedli wieczerzę. Na wieczerze paschalną spożywano chleb, który był bez drożdży, i spożywano baranka z gorzkimi ziołami. To było przypomnienie tej sytuacji, w której wiele wieków wcześniej Izrael wychodził z Egiptu. To była noc poprzedzające wyjście Izraela z Egiptu. Wtedy jedli baranka, cała rodzina musiała go zjeść w całości.
Ten baranek był upieczony w całości i był z gorzkimi ziołami. Chleb, który używano, był chlebem takim bez drożdży. Coś w rodzaju macy, którą dzisiaj można nawet sobie kupić. I kiedy Jezus ze swoimi uczniami spożywał taką właśnie wieczerzę, wziął do ręki chleb, czyli tą macę wziął do ręki, złamał ją. I mówi, zacytujmy, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie ku mojemu przypomnieniu. Jezus mówił w ogóle w języku aramejskim, o tym też trzeba, o tym warto pamiętać. I w języku aramejskim brzmiało to, bierzcie, jedzcie, ciało moje. Nie ma tego jest, nie istnieje to jest. Bierzcie, jedzcie, ciało moje za was wydane. Ale zostawmy to, bo może ktoś pomyśli, że to jest jakaś sprzeczka o lingwistykę. Na tym mi nie zależy akurat. W czasie tej wieczerzy Jezus sięgnął po chleb, wziął go do ręki i złamał go. I mówi, bierzcie i jedzcie moje ciało. Czy to, co miał w ręku, było jego ciałem? No przecież wiadomo, że nie. Nie było to jego ciało. Ale co chciał powiedzieć? Co chciał przekazać swoim uczniom? To było niezwykle ważne. On zapowiedział coś, co stanie się z nim już niedługo. Zapowiedział, że jego ciało zostanie w takim duchowym wymiarze złamane, czyli odebrane mu zostanie życie. Tak się stało. Jezus został przybity do krzyża i na krzyżu zmarł. Ale to nie była śmierć bezużyteczna. To była ofiara, którą Jezus Chrystus składał za grzeszny świat. Wziął do ręki kielich. Kielich, który był pełen wina. I mówi, to jest moja krew. To krew właściwie bez tego jest. To krew. Bierzcie i pijcie. To jest krew przymierza. Nowego przymierza. Czy to była jego krew? Nie. Ale Jezus zapowiada w tym momencie, że już niedługo ta jego krew będzie wylana. I rzeczywiście ta jego krew z ran, które zostały mu zadane, lała się po krzyżu i te krople spadały na ziemię. Jest coś niesamowitego w tym obrazie i coś niezwykłego. Różne są tradycje kościelne. Jedni mówią, że to jest po prostu zwykła wieczerza. Nie ma się co przejmować. Trzeba zjeść i iść dalej w życie. Ale ta historia nie potwierdza tego. Ta historia mówi, że to było coś wyjątkowego. Zwykle w czasie wieczerzy paschalnej Żydzi niczego takiego nie robili. Nie padały takie słowa, a tutaj padły. Tu zdarzyło się coś wyjątkowego. Z drugiej strony próba nauczania, że ten chleb i to wino to było prawdziwe ciało i to była prawdziwa krew Chrystusa, no, w żaden sposób nie zgadza się z nauką Bożego Słowa. Tak między nami mówiąc, Żyd, który miałby wypić krew, nie do pomyślenia w ogóle. Więc Żydzi tak tego zupełnie nie rozumieli, żeby to było jasne. Więc i my nie mamy prawa tak tego rozumieć. Ale powiem więcej, nawet jeśli byśmy przyjęli takie myślenie, że to było prawdziwe ciało i prawdziwa krew, i jest prawdziwe ciało, prawdziwa krew, to co Jezus mówi, co z tym należy zrobić? Zjeść, spożyć. Czy jest tu mowa o tym, że macie to gdzieś wystawiać? Że macie się temu kłaniać? Czy jest tu mowa o tym, że trzeba to jakoś adorować? Nie. Tego tutaj nie ma.
Jeżeli ktoś naprawdę bardzo chce uznać, że chleb i wino to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Pana Jezusa Chrystusa, może nawet tak sobie pomyśleć. Nie ma nic wspólnego to z nauczaniem Biblii, ale niech będzie. Natomiast musi zgodnie z nauczaniem Biblii zastosować się do tego, co należy z tym zrobić. Zjeść. Zjeść. Czy Jezus, kiedy mówi, ja jestem prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem, to oznacza, że On jest, nie wiem, jadłospisem, z którego można skorzystać? Wodą, którą można wypić? Nie. Ale On mówi prawdę. Dla ducha człowieka to Jezus jest prawdziwym pokarmem. To Jezus jest prawdziwym napojem. I dla ducha człowieka to ciało, które zostało, ten chleb, o którym Jezus mówi, że jest Jego ciałem, które On wydaje na zatracenie, aby inni mieli życie, i to wino, które On mówi, że jest Jego krwią, która zostanie przelana z powodu naszych grzechów, to jest pokarm. To jest duchowy pokarm. Bez Chrystusa nie żyjemy, nie istniejemy. Nie jemy Go, nie wiem, jak ludożercy, ale jemy Go w wymiarze duchowym. Spożywamy Go w wymiarze duchowym, bo inaczej nie istniejemy, nie ma nas. Nie żyjemy. Przenoszenie tych duchowych prawd na życie fizyczne nie ma żadnego sensu, ponieważ tak naprawdę oznacza, że gubimy całą prawdę o tej historii. I kończy się na tym, że są ludzie, którzy z najwyższą czcią i z największą gorliwością oddają cześć kawałkowi chleba czy też kropli wina, a nie mają prawdziwego życia, bo nikt im nie powiedział prawdy, bo nikt tego nie nauczył. W tej historii, którą przeczytaliśmy przed chwilą, musimy pamiętać, że Żydzi, którzy spożywali Paschę, wspominali wyjście z Egiptu. Żydowska miszna mówi coś takiego. W każdym pokoleniu człowiek musi uznać siebie samego za kogoś, kto wyszedł z Egiptu. Piękne słowa. Ale uczniowie, którzy byli świadkami tego wydarzenia, którym było ono dedykowane, potraktowali to dokładnie tak samo. To była zapowiedź, na razie zapowiedź tego, że w każdym pokoleniu człowiek musi uznać siebie samego za kogoś, kto wychodzi z grzechu, ze śmierci, do życia. Nie można urodzić się chrześcijaninem. Nie ma takiej możliwości. Można się stać uczniem Jezusa, nawracając się do Chrystusa, ale nie można fizycznie urodzić się jako chrześcijanin. Może jeden werset, który nam pomoże przełknąć być może trudne dla nas do przełknięcia słowo. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To Ewangelia Jana 1:12-13. Człowiek, który rodzi się jako małe dziecko, nie jest chrześcijaninem. Może nim się stać, ale to jest trochę inny temat. Jest też ciekawe, w jaki sposób Biblia podchodzi do kielicha, o którym tutaj tyle czytamy i który jest związany właśnie z Wieczerzą Pańską. Jeśli sięgniemy do Psalmu 23, do wersetu 5, to przeczytamy: zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Kielich w tym psalmie oznacza Bożą obfitość, Boże błogosławieństwo. Ale jeszcze jest inny kielich
w innym psalmie, 75, który oznacza coś innego. 75:9. Bo w rękach Pana jest kielich wina musującego pełnego przypraw. Z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi nawet osad jego wysączają i piją. Biblia mówi o dwóch rodzajach kielicha, które ludzie otrzymują od Boga. Jeden kielich to jest kielich błogosławieństwa, obfitości, radości, zwycięstwa, miłości. Drugi kielich to jest kielich cierpienia, gorzkości. Kiedy Jezus modlił się przed śmiercią, Ewangelia Łukasza 22:42, tak brzmiała jego modlitwa. I ona jest symptomatyczna. Mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Czy Jezusowi chodziło o ten kielich błogosławieństwa? Nie. Ten kielich błogosławieństwa obfitości towarzyszył mu przez całe jego życie, tutaj na ziemi. Jezusowi chodziło o kielich, o którym czytaliśmy z psalmu 75:9 wersetu, ten kielich gorzkości, ten kielich, który jest tak naprawdę karą, konsekwencją niewłaściwego postępowania, otrzymuje go buntownik, otrzymuje go grzesznik. Czasami, kiedy zastanawiamy się nad śmiercią Jezusa Chrystusa, to umyka nam coś niezwykłego. Skupiamy się na cierpieniu fizycznym, które było straszne. Jak ktoś poszuka, znajdzie sobie opis śmierci na krzyżu, niekoniecznie Chrystusa, ale w ogóle opis śmierci na krzyżu. Jak długo ludzie potrafili, nawet kilka dni potrafili umierać, dusili się, wyczerpani, zmęczeni, pełni bólu, umierali w końcu. Chrystus umarł szybko. Chwała Bogu, że nie musiał cierpieć aż tak strasznie. Natomiast największym cierpieniem Chrystusa, i to umyka wielu ludziom, było jego duchowe cierpienie. Chrystus był święty, jest święty, jako człowiek był święty. Nie popełnił żadnego grzechu. Jego śmierć na krzyżu miała sens tylko wtedy, jeśli by umarł z powodu moich, twoich, naszych grzechów. Bo była to ofiara za nasze grzechy. Aby tak było, Chrystus musiał się zgodzić na to, aby taką ofiarę z siebie złożyć. Musiał w jakimś sensie zgodzić się na to, żeby grzech spoczął na nim. Nie w nim, jak niektórzy mówią. Niektórzy nawet pozwalają sobie na to, aby powiedzieć, że Chrystus był największym grzesznikiem w historii. To jest kompletna bzdura i niezrozumienie tego, kim jest Chrystus. Gdyby był grzesznikiem, nie mógłby umrzeć za grzechy. On na siebie przyjął ciężar grzechu. Dla świętej istoty, jaką był Chrystus, przyjęcie na siebie wszelkich grzechów było tak obrzydliwe i tak straszne, że było to niezwykłe cierpienie, którego nie rozumiemy, nie mamy pojęcia, jak obrzydliwe i straszne było to przeżycie dla naszego Zbawiciela. Ale Bóg wręczył mu ten kielich obrzydliwości, i on ten kielich wziął do ręki. Nie wypił go, ale z tym kielichem obrzydliwości umarł na krzyżu. Kiedy myślimy o wieczerzy, kiedy przeżywamy wieczerzę, to musimy pamiętać, jak wielka rzecz stała się na krzyżu Golgoty. I wtedy, kiedy przeżywamy wieczerzę, musimy mieć tego świadomość. Inaczej nie wyciągamy z wieczerzy w zasadzie żadnych pożytków dla siebie. Traktujemy to jako pewien obrząd liturgiczny, który nie ma większego znaczenia i nie ma wpływu na nasze życie. Pierwszy Kościół świetnie to rozumiał i dlatego apostoł Paweł zapisał dwa niezwykłe fragmenty w liście do Koryntian. Pierwszy z 11 rozdziału, 17:22. A dając to zalecenie, nie pochwalę, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu.
Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. I po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. To mówi Biblia. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. To jest jedna ze skrajności, która też i dzisiaj się czasami objawia w tym, że Wieczerza Pańska jest traktowana jako zwyczajny posiłek. Tak, wspomina się tam o ofierze Chrystusa, ale technicznie, że tak powiem, logistycznie wygląda to tak, że ludzie przynoszą potrawy, zjadają wspólnie, modlą się oczywiście, wspominając przy okazji Chrystusa i Jego ofiarę na krzyżu. W skrajnym przykładzie mamy to z Koryntu opisane i to do tego stopnia, że ktoś tam przyniósł sobie jedzenie i zjadł go, nie bacząc na to, że wokół niego są ludzie, którzy są biedni i nie mają nic do jedzenia. Inny człowiek przyniósł wino. Nie podzielił się tym winem, ale się opił. Jak ktoś nie zna tych fragmentów, być może je po raz pierwszy słyszy i porówna je sobie z tym, co czasami widzi i słyszy na temat Wieczerzy Pańskiej, to mu włosy stają na głowie. Nawet na mojej głowie włosy stają, jak to czytam. Ale prawda jest taka, że po pierwsze, Kościół traktował Wieczerzę Pańską jako element swojego zgromadzenia. To nie było coś wyjątkowego. To nie było coś, czemu należało w szczególny sposób oddawać cześć. Bo Kościół rozumiał, że to, co się miało wydarzyć, już się wydarzyło. I już nic więcej się nie wydarza. Chrystus nie umiera po raz kolejny na krzyżu. Nie jest składany po raz kolejny w ofierze. Tak jak to jeden z kościołów mówi, czyni, co jest absolutnym zaprzeczeniem nauki biblijnej. Jezus umarł na krzyżu, my to wspominamy, my za to dziękujemy, ale kiedy się gromadzimy jako wspólnota Kościoła i kiedy wspominamy ten czas, to nie możemy tego robić byle jak. Nie możemy tego robić byle jak w sensie tym logistycznym, bo o duchowym znaczeniu jeszcze powiemy. Winniśmy to robić z ogromnym szacunkiem. Powinno to być w jakiś sposób wyróżnione pośród naszego zgromadzenia. I każdy, kto tę wieczerzę spożywa, powinien mieć świadomość, że dzieje się coś wyjątkowego. Coś, czego normalnie nie czynimy, kiedy spotykamy się, aby spożyć taki czy inny posiłek, czy też nawet się wspólnie modlić i śpiewać pieśni dla Boga. Drugi fragment został zawarty w tym samym rozdziale w wersetach 27-34. I Paweł pisze tak: przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś, kto przystępuje do wieczerzy, ktoś, kto publicznie bierze do ręki chleb, wypija łyk wina, publicznie mówi: jestem tym, który należy do Chrystusa, a jeżeli czyni to niegodnie, to znaczy, że nie jest tak naprawdę wierzącym człowiekiem, lekceważy sobie życie z Bogiem, lekceważy Słowo Boże, to w tym momencie je własny sąd. Ponieważ zadeklarował się jako osoba wierząca, to jako wierzący będzie oceniany. A ponieważ jest niegodny tego, aby nazwać siebie wierzącym człowiekiem, więc jest winien ciała i krwi, czy jest winien temu, że przybił do krzyża Jezusa Chrystusa. I za to będzie osądzony. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Badaj swoje serce,
bracie i siostro, gdy podchodzisz do stołu pańskiego. Badaj swoje serce, sprawdź, co jest w tym sercu, nie kłam swoim postępowaniem. Tu nie wypowiadasz żadnych słów, ale sięgając po wino, sięgając po chleb, mówisz coś. Badaj swoje serce, czy te twoje gesty są zgodne z prawdą twojego serca. Kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Nie rozróżniając ciała pańskiego. Czego nie rozróżniając? W tym przypadku w sposób godny powinniśmy reprezentować swoją wiarę w ciele, które się zebrało. Nie jesteśmy na byle spotkaniu, nie jesteśmy na spotkaniu rodzinnym, nie jesteśmy na obiedzie w restauracji. Jesteśmy w ciele pańskim, jesteśmy w kościele. I nie możemy traktować tego, co się dzieje w kościele, jako byle co. Powinniśmy do tego podchodzić z odpowiednią atencją. Powinniśmy okazać szacunek braciom, siostrom, a przede wszystkim Bogu, który jest obecny pośród nas. Więc nic, co mówimy, nic, co robimy, nie może być fałszywe. Dalej mówi apostoł, dlatego, że tego nie robicie, sąd własny jecie i pijecie. I dlatego między wami jest tylu chorych i tylu słabych, a niemało zasnęło. W tym przypadku zaśnięcie to śmierć po prostu. Ale ciekawa zmianka, prawda? Dlatego między wami jest wielu chorych i słabych. Jeżeli ludzie nie mają żywej wiary, nie żyją w bliskiej społeczności z Bogiem, nie kochają Boga, a mówią o sobie, jesteśmy chrześcijanami, to uwaga, chorują. Chorują i słabują. Chorują i słabują, a niektórzy umierają. Należy rozumieć z tego tekstu, że przedwcześnie umierają. Co to oznacza? To oznacza, że żywa społeczność z Bogiem, bliska społeczność z Chrystusem, miłość do Bożego Słowa, wdzięczność za zbawienie sprawia, że człowiek żyje pełnią swojego życia. Nawet zdrowie mu nie szwankuje. Nawet mając wiele lat, czuje się silny. Do ostatnich dni miałem ten przywilej oglądać, jak żył i służył i umierał nieodżałowany sługa pański Jan Guńka. Zbliżał się już do 90. Ale jego umysł był sprawny. Jego duch był ochoczy. No cóż, to jest wiek, kiedy już w zasadzie człowiek musi umrzeć. Więc nic dziwnego nie było w tym, że zmarł. Ale znam wielu ludzi w tym wieku, którzy nie ruszają się, nie chodzą, którzy nawet nie pamiętają, gdzie były i byli minutę temu. Mam takich ludzi w rodzinie. Ale wokół nas jest mnóstwo takich ludzi. Czy Biblia nie mówi, że Bóg młodość naszą odnawia? Tak. Odnawia naszą młodość. Jeżeli chcemy doświadczać pełni życia chrześcijańskiego, pełni życia duchowego, to drogą do tego jest wierność Bogu, całkowite oddanie Bogu, które wyraża się także w tym, że jesteśmy nieustannie wdzięczni za ofiarę złożoną na krzyżu Golgoty. I kiedy zbieramy się jako wspólnota Kościoła i kiedy dzielimy się chlebem, dzielimy się winem, to w uniżeniu to czynimy, wiedząc, co zostało dla nas uczynione. Nigdy tego nie lekceważymy, nigdy nie kłamiemy na ten temat. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, to znaczy, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Piękne słowa.
wiemy skądinąd, że chrześcijanie to ludzie, którzy są zbawieni i oni nie tracą swojego zbawienia. No, są wyjątkowe przypadki, to przy innej okazji o tym będziemy rozmawiali. Ale jest powiedziane, że Bóg nas sądzi za nasze postępowanie, bo w ten sposób nas wychowuje i chce nas zachować jako tych, którzy są zbawieni. Nie dziwmy się czasami, że nawet młodzi ludzie umierają. I czasami słyszę, jak wierzący oczywiście, i czasami słyszę, jak ludzie mówią, jakie nieszczęście się stało. A ja uważam, że nie ma w tym żadnego nieszczęścia. Jeśli Bóg zabiera kogoś młodości, to tylko po to, żeby zachować go dla wieczności. Pamiętajmy o tym. Bóg nie jest Bogiem złym. Jest Bogiem miłości, przebaczenia i chce naszego dobra. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Czym jest Wieczerza Pańska? Wspólnym w Kościele wspominaniem wydarzenia, które miało swój finał na krzyżu Golgoty, a rozpoczęło się w noc czy wieczór przed śmiercią Pańską. I tak naprawdę było zwykłą wieczerzą. Wieczerzą paschalną, która się przerodziła w niezwykłe wydarzenie. Niesamowite wydarzenie. Kościół z tego wydarzenia powinien wyciągnąć wnioski. Niezwykłe wnioski. To są wnioski, które stanowią o życiu Kościoła. O jego życiu. O jego duchowej kondycji. Wziął Chrystus chleb, złamał, bierzcie, jedzcie. Jedzcie, ten chleb to jest ciało, które zostanie złożone jako ofiara za wasz grzech. Wziął kielich, bierzcie, pijcie. Zawieram z wami nowe przymierze w ten sposób. Nowe przymierze. Czy doświadczyłeś nowego przymierza? Czy jesteś w nowym przymierzu z Chrystusem? Czy nawróciłeś się do Zbawiciela? Czy rozumiesz, co robisz wtedy, kiedy bierzesz udział w Wieczerzy Pańskiej, komunii, czy jak to się nazywa u ciebie w Kościele? Czy wiesz, co robisz? Bo jeśli nie wiesz, co robisz, to może sąd ściągniesz na siebie. Jeżeli jesteś nienawróconym człowiekiem, musisz się nawrócić. Musisz się na nowo narodzić. I z wdzięcznością żyć dla Boga. I z wdzięcznością wielbić Boga także w Wieczerzy Pańskiej, czy też w komunii, jak kto woli. Ponieważ to nazewnictwo jest dosyć szerokie. Niech Bóg otworzy nam oczy naprawdę o Wieczerze Pańskiej. Nie róbmy z tego czegoś, czym nigdy nie była. I nie dajmy się okradać z tego, czym jest naprawdę. Bo jest czymś niezwykłym. Jest czymś świętym sama w sobie. Ale ta świętość jest tak głęboka i tak duchowa, że sprowadzanie jej do zewnętrzności obdzierają tak naprawdę ze świętości. Niech Pan nas tym prowadzi i da nam zrozumienie. Niech Duch Święty nam otworzy oczy i uszy i serce, abyśmy mogli tym wszystkim się radować w niezwykły sposób. Amen.